my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Cześć wszystkim, z tej strony znowu Vanji. Dzisiaj nagrałem dla was dwie bitwy. Pierwsza została stoczona przeze mnie w czołgu M3 Steward, a druga przez Kawusa w czołgu M7. A więc żeby nie przedłużać, przejdźmy już na pole walki. Muszę powiedzieć, że fajnie jest czasem sobie zagrać właśnie na niższych tirach, takim czołgiem jak M3 Steward. A to dlatego, że każdy praktycznie jest tu sobie równy. Każdy ma takie same obrażenia, każdy ma taką samą penetrację i po prostu kto lepszy, ten wygrywa. No a tu, jak widzicie, zostałem pancerzem przed nim, tego niszczyciela, za co jestem mu dogodnie wdzięczny. No a jak widzicie, pojechałem do miasta, bo na mapie NSK zawsze, jeżeli jestem czołgiem, który ma wieżyczkę obrotową, bardziej lubię jeździć w miasto niż na otwarte pole, ponieważ zawsze mogę się gdzieś schować, gdzieś tam przyczaić, wyjechać za rogu, strzelić, znowu się schować, a na otwartym terenie jestem po prostu, czuję się jak jeden wielki ruchomy cel dla artylerii. No i na początku pojechałem kawałek w stronę torów, ale nie był to dobry pomysł, tam nie było żadnych wrogów oprócz tam jednego czołgu, który i tak zawrócił, więc nie było tam po co jechać. I ogólnie w tym momencie nie oddałem od razu strzału z prostej przyczyny. Myślałem, że nie żyję. Nagle dostałem 1000 strzałów w jednej sekundzie i nie wiedziałem, co się dzieje, aż w końcu ogarnąłem, że tamten PZ wygarnął mi z machine guna i nie mógł mnie po prostu spenetrować, przez co miałem tysiące dźwięków siebie na komputerze. No i to jest to, co mówię, mogę strzelić, schować się, strzelić i nie dostać żadnych obrażeń. To już mnie trafił, ale gąsienica przyjęła sporo na siebie, więc nic złego się nie stało. Więc idziemy sobie dalej. No i tutaj słyszę, że PZ strzela dalej z tego małego minigana do kogoś, więc nawet na mnie nie patrzy, więc nie było większego problemu z zabiciem go. Znaczy tfu, co ja mówię, nie minigana, tylko karabinu maszynowego. Podejrzewam, że minigun byłby w stanie spenetrować papierowy pancerz M3 Stewarda w przeciwieństwie do tego shieldu, który on załadował do siebie na czołg. No i kolejny przeciwnik w ziepiach. Nie było z nim większego problemu. W ogóle nie wiem, czy on miał albo zniszczoną gąsienicę, albo w ogóle nie było go przy komputerze, bo nawet się nie rusza. Albo po prostu już nie mógł dłużej tego znieść i chciał, żeby ktoś go dobił. No nie wiem. Jakakolwiek przyczyna by nie była, jest teraz na mojej liście zabitych. No i jak na razie nie było żadnych większych problemów, ani nie spotkaliśmy żadnego większego oporu. Tutaj spotkaliśmy jakiegoś Francuza. No i to jest chyba najgorszy strzał w historii strzałów. No prawie 99% celownika na czołgu, ale i tak spudłowało mi. Po prostu uwielbiam, jak tak się dzieje. Swoją drogą nie wiem, czemu po prostu nie stanął i nie zaczął we mnie strzelać. Na jego miejscu tak zrobił, no bo gdzie on miał się schować? Naprawdę myślał, że ucieknie tak wolnym czołgiem? Nieważne. W sumie lepiej dla mnie, że zrobił tak, jak zrobił. No i w tym momencie zaczęły się moje pierwsze problemy tak naprawdę. Ten czołg zerwał mi gąsienicę, po czym ja nie mogłem go spenetrować. Próbowałem najpierw pancerz, potem wizjer. Na koniec chciałem się w ogóle cofnąć, ale zablokował mnie tamten niszczyciel. W końcu oddałem strzał na ślepo w cokolwiek i udało mi się go zniszczyć. No ale trochę udało mu się jednak zrobić. Mówiąc trochę, mam na myśli ponad połowę punktów wytrzymałości. No ale trudno, bywa. Tutaj miałem już 5 zabitych, więc bardzo się cieszyłem, że zobaczyłem artylerię na 10 HP, którą udało mi się komuś ukraść, no ale teraz mam 6 zabójstw, więc mam już specjalistę. No a po artylerii spotkałem 3 Stewarda. Musiałem się schować na chwilę, bo on by mnie zniszczył, tak? Obaj jesteśmy takim samym czołgiem i on ma więcej HP, więc on wygrywa na tym poziomie. No ale wychyliłem się za chwilę, strzeliłem, podpaliłem silnik. Mam już 7 zabitych. No ale to jeszcze nie koniec bitwy. Tam za tamtym M3 Stewardem czaił się jeszcze jeden przeciwnik, więc stwierdziłem, że też go zabiję, ponieważ czemu nie. Strzał, trafienie, strzał, trafienie, dziękuję. No i też miałem trochę szczęścia, że nie strzelił we mnie i nie zabił mnie, no bo jak widzicie już jestem na skraju, że tak powiem. No i tam jak strzelałem w tamten francuski czołg, mieliście okazję zobaczyć najgorszy strzał w historii strzału, a teraz zobaczycie najlepszy. Przycelowanie i bang! Zabity. No po prostu miałem tyle szczęścia, że sam w to nie wierzę, ale jakimś cudem udało mi się zniszczyć mój 9 czołg. No ogólnie gra była udana, nie powiem. 9 zniszczonych, 1 wykryty.
i dostałem odznaczenia strzelca pancernego, asa pancernego i specjalisty. No i ogólnie poprawiłem swój rekord, jeżeli chodzi o liczbę zniszczonych czołgów. A teraz przenieśmy się do Cavusa w jego czołgu M7 i zobaczmy, jak poszła jego bitwa. No i jak wiecie, albo może i nie wiecie, czołg M7 jest tiru 5, w przeciwieństwie do M3 Stewarda, który jest tiru 3. No ale mimo wszystko są do siebie bardzo podobne. Są szybkie, zwrotne, no ale mają cienki pancerz i no nie ukrywajmy, nie najlepsze działo. Znaczy jak na swój poziom to działo nie jest tragiczne, no ale są lepsze. Już swoją drogą nie wiem, który typ czołgów powinien jeździć do lasu na murowance, bo naprawdę nigdy nie udało mi się przeżyć w lesie niczym innym niż tygrysem. A jak gram tygrysem, to i tak zwykle jeżdżę do flagi, a nie do lasu, no chyba że tam zupełnie nikt nie jedzie. Bo w przypadku łatwiej mi jest się odnaleźć, są tam jakieś domki, wzgórza, można się schować i strzelić, a w lesie to jest po prostu... No pff, w lesie jest po prostu las. Jeżeli zostanie się wykrytym, to zaraz strzela artyleria, niszczyciele czołgów, ciężkie czołgi, wszystko co się da i po 5 sekundach jest się zniszczony praktycznie. Chyba że potrafi się znieść te wszystkie paty, a tygrys jest w stanie to zrobić. No i w tym momencie mniej więcej Rafał doszedł mniej więcej do tego samego wniosku, do którego ja dochodzę, czyli nie jadę do lasu, bo tam śmierdzi. Tam jest brudno, brzydko, jak już mówiłem, źle pachnie. Po prostu pojedźmy do flagi, a las zostawmy dla zwierząt leśnych. Myślę, że bardziej się przydamy pomagając naszej drużynie, niż jeżdżąc po lesie i uciekając przed ostrzałem artylerii i wszystkiego innego, co tam się czai. No jak teraz możecie zobaczyć na minimapie, w lesie nie ma już żadnych naszych czołgów. Pojechały chyba ze dwa i wszystkie już zostały wycięte w pień. No a tak na serio, jeżeli umiecie się w lesie odnaleźć i umiecie przeżyć i zrobić coś dobrego dla swojej drużyny, to jak najbardziej jeźdźcie tam, bo ktoś w sumie musi. No dobra, ale zostawmy już biedny las w spokoju. Myślę, że na ten temat się wygadałem wystarczająco. Pooglądajmy sobie lepiej Cavusa, który udaje w tej chwili, że jest krzakiem. Myśli, że nabierze w ten sposób wroga i zniszczy całą wrogą drużynę, gdy nieświadomie będą koło niego przejeżdżać i żyć w nieświadomości, że to tak naprawdę nie jest krzak, lecz M7. Nie, no, ale poważnie, stawanie w krzaku jest dobrą taktyką, bo daje nam to bonusy do kamuflażu i zostajemy wykryci później. Naprawdę, jeżeli jesteśmy zwiadowcą i bawimy się w statycznego zwiadowcę i wjedziemy na przykład gdzieś na środek bitwy w krzak i staniemy, nie będziemy się ruszać ani strzelać, to jest duża szansa, że nie zostaniemy w ogóle wykryci i będziemy cały czas mogli podawać pozycję wroga naszym sprzymierzeńcom. No a jeżeli nie jesteśmy zwiadowcą, tylko średniakiem, albo ciężkim czołgiem, albo niszczycielem, albo czymkolwiek innym, to i tak, jeżeli nie planujemy szarżować, to lepiej stanąć w krzaku niż na otwartym polu, ponieważ no, my zauważymy nadjeżdżającego wroga pierwsi, co nam da przewagę, oddamy pierwszy strzał i to może uratować nam życie. Też swoją drogą, według mnie, wjeżdżanie na punkt tak szybko, jak zrobił tamten sztuk jeszcze jego kolega, nie jest najlepszym pomysłem, bo zostaniemy po prostu zniszczeni za szybko. Wróg po prostu wie, gdzie jesteśmy, może nas otoczyć i bez problemu zniszczyć. No widzicie, już jeden z nich dostał. Pasek przejmowania bazy nagle się skrócił. No i z lasu wyjechali wrogowie, ci, którzy przeżyli. No i tak jak mówiłem, to jest przewaga właśnie górki. Rafał w tej chwili mógł się po prostu schować w taki sposób, że wystaje tylko kawałek jego wieżyczki i lufa i może spokojnie strzelać do wroga, który jest tam dalej. No i też wróg nie może strzelać tak łatwo do niego, bo po prostu za trudno do niego trafić. Znaczy w sumie strzelać to może, ale trafienie go graniczy tak naprawdę z cudem. Chociaż ciekawostka, mój celowniczy w tygrysie zwykle właśnie wykonuje wszystkie niemożliwe strzały, to znaczy wystaje milimetr wieżyczki, to trafi, ale jak prawie cały czołg jest w celowniku, to i tak spuduje. Nie wiem od czego to zależy, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No ale nieważne, to nie jest filmik o tygrysie, tylko M7. No i jak widzicie, Cavus zaczął strzelać do Cavu, który wyjechał od strony lasu, zniszczył mu gąsienicę. Jeszcze bardziej zniszczył mu gąsienicę. Jeszcze bardziej zniszczył mu gąsienicę, po czym go podpalił. No myślę, że to była uczciwa wymiana. Od Cavu nie dostał ani razu, a przeciwnik został zniszczony. No i teraz czas zająć się wrogami, którzy są z przodu. Z tej pozycji raczej nikogo nie ustrzeli, więc musi trochę podjechać.
Trochę czasu mu to zajęło, no ale lepiej grać bezpiecznie niż szarżować do przodu i potem zostać zniszczonym od razu. Taktyczny obrót o 360 stopni wieżyczką. I jedziemy podbijać świat. No. I Francuzik jest w naszym celowniku. Strzał, trafienie, penetracja. No i wszyscy to kochamy, po prostu znikające czołgi, tak. Bo ponieważ czemu nie. No ale z tego co widziałem, miał zniszczoną gąsienicę, więc warto postrzelać, że tak powiem, na ślepo w tamtym kierunku, bo to, że znika pola widzenia, to znaczy, że to nie znaczy, że znika z pola walki, więc nadal możemy mu zadać obrażenia, pomimo tego, że go nie widzimy. No, zwłaszcza jeżeli mamy tak dobrą szybkostrzelność i tak dużo pocisków w swoim czołgu. No ale teraz pojawił się znowu. Jak widzicie, został trafiony kilka razy, więc opłacało się wystrzelić te parę pocisków na ślepo. No i kolejny wróg został zniszczony. No właśnie, przy okazji jest bardzo fajna stronka, która podaje nam naszą, że tak powiem, wartość bojową. Jest to programik, który po prostu oblicza, jak dużo zadajemy obrażeń, jak dobrze nam idzie w bitwach i na tej podstawie podaje nam pewną liczbę, która mówi nam o tym, no, jak dobrze gramy. Znaczy wiadomo, tam czasami może trochę być ten wynik zawyżony, czasami zaniżony, no ale tak średnio pokazuje dość dobry obraz, z jakim graczem mamy do czynienia, tak? Ogólnie to się sprawdza, że im więcej efficiency, tym lepszy jest gracz. I link do tego kalkulatora efficiency podam w komentarzu do tego filmu. No ale wróćmy do obserwowania Rafała, a właściwie jego M7. Jak widzicie, zajął on bardzo dobrą pozycję na tym wzniesieniu. Jest w stanie strzelać do wrogów i sam jest względnie bezpieczny. No dostał tylko raz, więc no, żeby nie umierać, tak? No i po zniszczeniu kolejnego ciężkiego czołgu, czas zająć się niszczycielem. Z jednej strony Kabus mógłby pojechać na flagę w celu przyjęcia punktu, no ale o wiele lepszym rozwiązaniem jest pojechanie w stronę tego niszczyciela i zniszczenie go, bo jednak Kabus w M7 jest o wiele zwrotniejszy i szybszy od tamtego niszczyciela. Może go po prostu wmanewrować i zniszczyć go samemu, nie przyjmując żadnych obrażeń. No jak widzicie, Kabus jest już na tyłach wroga, więc może sobie z nim poradzić spokojnie samemu. No ale pomógł mu jego kolega, który ma, jak widzicie, dość silne działo. I niszczyciel nie stanowi dla niego większego wyzwania. No i teraz jedynym problemem, który został, jest artyleria. Więc Kabus zadecydował, że pojedzie i poszuka wroga, podczas gdy jego drużyna została w tył i zajęła się przyjmowaniem bazy. No, Kabus, jak widzicie, nie ma na swoim koncie zbyt dużo zniszczonych czołgów, ale ma 1179 zadanych punktów obrażeń, co jest już całkiem niezłym wynikiem nawet na ciężkich czołgach, a co dopiero na lekkich, takich jak ten. Ogólnie zadał około 3 razy więcej punktów obrażeń niż w sumie ma jego czołg, więc no po prostu spisał się bardzo dobrze w tej grze. No ale bitwa jeszcze nie dobiegła do końca, nadal szukamy artylerii. No i najprawdopodobniej tamten grill stoi gdzieś w krzaku i robi majty ze strachu. Bo tak naprawdę no nie ma szans przeciwko niszczycielowi i M7. Najlepszą rzeczą, którą może zrobić w tej chwili, jest po prostu schowanie się. I może liczyć na to, że nie zostanie zabity. No ale niestety został wykryty. I Kabus już mu nie podaruje. No, działa samobieżne nie są zwrotne. No i po prostu zostaje zniszczony. I jeszcze jeden strzał. I pozamiatany. No jak widzicie, Kabus ma na koncie tylko kilka zniszczonych maszyn, ale ma bardzo, bardzo dużo, jak na swój czołg, zadanych punktów obrażeń. I to była naprawdę dobra gra i bardzo przydał się swojej drużynie. A tak nawiasem mówiąc, podobało wam się intro? Zrobiłem mrówka, któremu bardzo, ale to naprawdę bardzo dziękuję. No i to na razie by było na tyle. Jeżeli filmik wam się podobał, to piszcie komentarze i subskrybujcie i nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę. No i życzę wam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!